Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy NXT w WWE 2K23 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek, będziemy dzisiaj mieli SummerSlam. SummerSlam, które na szczęście, normalnie miałbym odcinek ten dzień wcześniej, jakby zrobiłem niż jest, ale akurat nie wiem czemu nagle, bo nagrywam na tym OBS-ie, który nagrywam teraz, nagrywam od miesiąca i nie było żadnych problemów i dźwięk nagle teraz, właśnie nie było dźwięku przy nagraniach i na szczęście zobaczyłem to po nagranych czterech odcinkach i piąty ostatni, który miałem nagrywać, to miał być właśnie SummerSlam, i jakbym to nagrał, to całe SummerSlam bym nagrał bez głosu, więc bym tego po prostu nie wrzucił, dlatego na szczęście się udało, że nie nagrałem wtedy i teraz głos jest, jak dobrze widzę, bo taki właśnie mam taki mikser dźwięku, gdzie na dole mam taki podgląd. Teraz właśnie sobie zrobiłem, bo normalnie nie używam właśnie tego mikseru dźwięku, bo wtedy mam ekran mniejszy, a wolę mieć ekran większy, jakby, a nie widzieć tego mikseru, bo nie miałem problemów. A teraz tak właśnie będę raz sobie ten mikser sprawdzał, właśnie co jakiś czas będę może, co walkę właśnie będę sprawdzał sobie ten mikser, żeby na pewno wszystko było dobrze. Na razie jest dobrze. Tak wygląda nasze show. A więc tak, opener, Edge kontra Cena, Last Standing Match. Pomyślałem sobie tak, widzieliśmy już ich nie raz, ale czwarty poziom rywalizacji, SummerSlam, dosłownie last man standing, bo ostatni zawodnik, który będzie stał po tym pojedynku jako zwycięzca, zakończy tą rywalizację jako właśnie mistrz. Dlatego nie ukrywam, że zastanawiam się nad tym, żeby dać Cenie ten pas, bo wydaje mi się właśnie, że to jest akurat odpowiedni moment, żeby zmienić mistrza. Tak mi się naprawdę wydaje, dlatego myślę, że będę grał tutaj Ceną. Potem walka tag teamowa o pasy tag teamu, Bloodline kontra Zayn i KO, rewanż przed poprzedniej gali. Będzie to tornado, tak. Potem taka walka Hell in a Cell, Undertaker Styles. Pomyślałem sobie tak, to jest SummerSlam, chcę jakieś duże nazwisko, jakąś dużą legendę, więc pomyślałem, że chcę Undertakera. Podpisaliśmy z nim też kontrakt na 10 tygodni, więc prawdopodobnie będzie z nami do końca, aby już serii. Potem Extreme Rules pojedynek, Rhea Ripley, Asuka o pas Women's Championship, NXT Women's Championship. Ta walka już miała się też wydarzyć jakiś czas temu, ale przez kontuzję też mieliśmy właśnie z tym problemy, żeby to zrobić. I main event, Ray, Randy, Seth, Triple Threat TLC. Dawniej widzieliśmy, mam wrażenie, Setha walczącego. Nie widzieliśmy, znaczy w ogóle chyba, żeby Seth bronił pasa swojego w walce z przynajmniej dwoma rywalami, bo wygrał na WrestleMania w Triple Threat, ale sam jakby bronił chyba w walkach tylko one on one. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak, jak tak nawet jeśli właśnie nie bronił tylko w one on one, to i tak taką właśnie walkę mamy tutaj. No i w promach mamy Cody'ego, Sheamusa, Bobiego i Drew McIntyre'a. Osoby, które mają najniższe popularity u nas, z którymi mam plany jakiekolwiek, możliwe właśnie plany na przyszłość, dlatego chcę, żeby im poszedł nie overall, a potencjał, nie potencjał, też popularity, żeby popularity poszło im w górę. Tutaj mamy Show Logistics też już gotowe. I myślę też nad tym, żeby kupić tego Power Card Injury Rehab, bo on się zawsze może przydać. 55 tysięcy to jest dość dużo, ale on się zawsze może przydać. I użyję też Fix Matchu, bo nie będę grał tego pojedynku, ale chcę, żeby Rhea Ripley wygrała tą walkę. Nie będę grał tego pojedynku, ale chcę, żeby Rhea obroniła, dlatego dam tutaj ten fix match kartę. Tu Demon sobie to poczekam z tym na użycie przed WrestleManią zaraz, myślę. Injury Hub, contract negotiation, mógłbym komuś niby dać, bo tutaj kilku osobom będą się kończyły kontrakty, a na razie myślę, że jeszcze nie będę decydował odnośnie tego. Fighting Champion, to użyjemy na może następny pay-per-view, gdzie postaram się, żeby wszystkie pasy były bronione. Tu Extreme, nie wiem, czy tego będę używał, myślę, że też sobie to potencjalnie zachowamy. I to by oznaczało, że mamy też contract negotiation, myślę, że kupmy to, bo to jest tylko 16,5 tysiąca, też może to zawsze pomóc troszeczkę. Więc jesteśmy gotowi na to, żeby zaczynać to show. Wszystkie tutaj pasy są, wszystkie znaczy te walki są opasy, tak, wszędzie pisze title match. W Kanadzie będziemy mieli to SummerSlam, akurat SummerSlam, pay-per-view letnie, w Kanadzie mi się mało, średnio kojarzy, szczerze, bo Kanada mi się bardziej kojarzy z zimą, nie ukrywam, ale może być na pewno i tak ciekawie. Pierwszy pojedynek, tu tak jak już mówiłem, myślę, że właśnie to jest odpowiedni moment, w którym to Cena zakończy ten feud, tą rywalizację, jako jednak mistrz. Edge dużo razy go pokonywał, więc wydaje mi się właśnie, że w tym ostatnim starciu to właśnie powinno być tak, że Cena wygra i zostanie nowym mistrzem. Tak myślę, że byłoby lepiej. Myślę, że to jest poprawna decyzja w tym akurat pojedynku, tej rywalizacji. Edge może potencjalnie pójdzie, o nie wiem, walczyć o pas, o ten main jakby championship, albo myślałem nad tym, że może reunion Rated RKO zrobimy tutaj, bo w sumie Randy no, w TLC meczu nie będę nim sterował, więc jeśli obydwoje będą po tym pay-per-view bez pasów, to w sumie no normalnie Edge jeszcze miał oczywiście klauzulę rewanżu, ale tam będzie rivalry on cooldown, no i nie będzie sensu robić tego pojedynku, dlatego właśnie wydaje mi się, że Randy i Edge powinni zrobić reunion małe takie Rated RKO. Myślę, że to byłby najlepszy pomysł dla nich, ale czy tak będzie, zobaczymy, bo
Kto wie, tutaj może Edge wygrać, no jak Edge wygra, to on dalej będzie tym mistrzem. I wtedy zobaczymy, może się troszeczkę to inaczej potoczyć wszystko. Pierwszy do ringu będzie zmierzał John Cena, dla wielu oczywiście The GOAT, najlepszy w historii, ale tak jest teraz zapowiadany był, jak był w WWE. Nigdy tak wcześniej nie był zapowiadany i nigdy nikt przedtem nie był zapowiadany tak jako The Greatest of All Time, więc to też na pewno fajne, bo no, kto zasłużył oczywiście na to miano. Więc fajnie właśnie, że tak jakby w taki sposób też WWE oddaje mu respekt i szacunek w taki właśnie sposób, że tak go zapowiadają. Pamiętam, chyba właśnie pierwsza rzecz, jak tak zapowiedzieli, to ewidentnie widać było, że podziękował temu jakby announcerowi, bo widać, że w jego stronę pokazał i mu podziękował, bo właśnie, bo to tak nagle właśnie było, jakby on w właśnie pewnej nocy, właśnie nie wiem, czy to była ta chyba pierwsza jakby noc, jak on wrócił i właśnie przez jakiś miesiąc przecież tutaj był w WWE cały czas. Właśnie wtedy był tak zapowiedziany i wtedy właśnie było widać, że był troszeczkę zaskoczony i na pewno podziękował tam właśnie, pamiętam właśnie tą noc, a przed nim Edge, czyli jeden z jego najlepszych rywali w historii, jego całej kariery, jego całej wielkiej, legendarnej kariery. Oczywiście jest tutaj Hall of Famer, czyli Edge, no i stuprocentowy, nawet milion procentowy Hall of Famer, czyli John Cena, będą tutaj walczyli. North American Championship jest na szali tego pojedynku i będziemy mogli zaczynać opener SummerSlam. Nie tak dawno widzieliśmy tą dwójkę na tygodniówce NXT w Steel Cage meczu o pas. Tam Edge oczywiście wygrał, ale Edge właściwie wygrał poprzez nieprzypięcie. Tutaj też nie będzie przypięcia w tym pojedynku akurat, ale zobaczymy, czy tym razem Edge też da radę wygrać. Mam nadzieję, że nie akurat w tym wypadku, no ale zobaczymy. Na pewno, pomimo że steruję Ciną, to nie oznacza, że na pewno wygram, bo Edge wiem dobrze, że będzie ciężkim rywalem do pokonania na pewno. Ale myślę, że takie attitude adjustment na stół, na przykład komentatorski albo Avalanche AA, to byłoby coś. Mam nadzieję, że Cena ma jako drugi finisher Avalanche attitude adjustment, naprawdę mam nadzieję, że tak jest. Edge rzeczywiście oddaje swój pas. Prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z prawem, ostatni raz ten pas trzymał w swoich dłoniach. A za chwilę właśnie ten gość John Cena zgarnie ten pas po raz pierwszy w swojej karierze. I możemy zaczynać. Cena kontra Edge o pas North American Championship. Edge łapie tutaj Cena i od razu rzuca go na Irish Whipa i wrzuca go do narożnika, gdzie uderza go tutaj forearmem. Suplex od Edge'a się nie uda, bo mamy kontrę od pretendenta. Cena kontruje i uderza prosto w nogę Edge'a. Clothesline jeszcze teraz od Ciny, szybko tutaj dał radę dołożyć. Kilka mocnych uderzeń. Ja bym sobie właśnie jedną rzecz zobaczył. Czyli czy na pewno tak jest, jak myślę? Avalanche AA, to dobrze, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, też się może przydać, na pewno też się może przydać. Mocne uderzenie. Cena wychodzi z ringu, czy mamy tutaj, nie mamy stołu. Ale mamy i tak candlesticka, którego możemy użyć, gdyby nie to, że Cena został skontrowany. Mamy kontrę. Edge jest wrzucony do narożnika i teraz kilka mocnych uderzeń prosto w jego brzuch od Ciny i jeszcze na koniec kolana kopnięcie. Kilka uderzeń, Edge wstaje, myślałem, że go złapa na kontrę, jednak to Edge łapie Cinę na kolano. Cena nie trafia też. Teraz się to właśnie udało. Back body drop zrobiony od Ciny. Dropkick do tego dołożony. Jeszcze jedno kopnięcie. Cena ma signaturę teraz do zrobienia. Kontra Edge'a. Kontra Ciny. I jeszcze teraz ten dive taki, może tak powiedzieć, nie udał mu się za dobrze. Edge będzie bał, tak, Edge łapie tutaj candlesticka, to musi być ważny moment na kontrę,
Udało się, wytimingowałem tą kontrę perfekcyjnie. Jeszcze my go tutaj możemy uderzyć, gdyby nie to, że skontrował i teraz też go nie trafiamy. DDT nie będzie, dobra. Teraz no to, sygnatura. I uda się, chyba że skontruje. Jeszcze może skontrować, Five Knuckle Shuffle. I Five Knuckle Shuffle zrobione. Ja właśnie sobie tak pomyślałem, czemu by nie zrobić Avalanche AA? Możemy spróbować, Avalanche Attitude Adjustment. Mam nadzieję, że mnie nie skontruje. Aha, dobra. A w taki sposób mogę to też zrobić? Mogę. I nie kontruję. Ale nie wiem, czy nie jest druga szansa na kontrę też potencjalnie. No zobaczymy, za chwilę się dowiemy. Jeśli jest, to ją ma. Tak, oczywiście, że ją ma. Ajaj, szkoda, no to byłoby fajne na pewno. Za to zobaczymy Bulldog z samej góry w wykonaniu Edge'a. Big Boot jeszcze tutaj. Cena kontruje. Body slam wykonują Cena. To taki Mission Oku Driver bardziej. Edge jest liczony tutaj w tym momencie. Ten stół się może przyda. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ten stół się właśnie przyda. Cena już jest na samym szczycie tutaj ringu. I mamy leg drop. Pięknie zrobiony. Akurat jak był liczony Edge. Widać, że Cena nie chce końca tego jeszcze pojedynku. No dobrze też wie, że to pewnie nie jest koniec, że to nie wystarczy, żeby pokonać Edge'a. Suplex od Edge'a. Nie będzie liczony, bo Edge tutaj go podnosi. I to będzie Spear i to jest Spear. Nie mogę tego w ogóle niestety skontrować. Jak jest stan, to oczywiście nie może tutaj nic zrobić na ten moment. Mamy dwa. Mamy trzy i teraz dopiero, tak, dopiero teraz może. Ajaj, szkoda, ale też nie jest takie okropne. I udało się, udało się. Ale nie będzie, jak już ja dobrze wiedziałem, Edge, że będziesz to próbował, jednak łapie tutaj znowu Cena. Jest tutaj Rip Breaker. Wstaje Cena, tego też się spodziewałem. Close'a nie trafiamy jednak. On nie trafia Candlestickiem. My go możemy trafić tym Candlestickiem teraz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz możemy uderzyć. Czemu nie? Aż nie wiem, jakim sensem tam się krew pojawiła, ale pojawiła się. Dobra, teraz ten moment jest. Tylko właśnie jak on jest stan, czy to oznacza, że drugiej kontry też nie będzie mógł zrobić, czy będzie mógł zrobić drugą kontrę? Mam nadzieję, że może ta animacja by nie pozwala na drugą kontrę. Tak czy tak, kontry nie będzie, a będzie Attitude Adjustment Avalanche AA w wykonaniu Johna Cena. Czy to wystarczy, żeby pokonać Edge'a? No kto wie, za chwilę się dowiemy, za chwilę się dowiemy. Ale możemy pójść naprawdę trzeba po krzesło, jeśli się okaże, że Edge wstanie. Bo może nie musimy używać tego stołu komentatorskiego. Jednak wstaje. I uderzenie krzesłem mamy tutaj w wykonaniu Ciny. I porażać ponownie Five Knuckle Shuffle, jeśli nie będzie kontry. Wyrzucam tutaj Edge'a. No nic, musimy coś tutaj wymyślić. Elbow drop albo Senton. Senton też może być. Senton też przejdzie. Elbow tutaj teraz drop od Ciny. Mamy tutaj te schodki, więc czemu nie? Warto je użyć. I jeszcze kopnięcie, które jednak jest skontrowane. Nie będzie body slamu, bo jest kontra. Ale jest też tutaj kontra i teraz kontra znowu. Edge ma sygnaturę. Kontra teraz od Ciny, ależ kapitalny pojedynek. Teraz body slam jest zrobiony. Czy to będzie potencjalnie powerbomb? To może być powerbomb. Tutaj akurat mamy właśnie stół, więc czemu by go nie rzucić? I powerbomb na stół, aż naprawdę mocny. Mocne to było. A teraz pora ponownie tutaj pójść na stół Edge, tylko że tym razem... A nie udało się to jednak. A jest stan, to jest perfekcyjnie. Perfekcyjnie się ułożyło dla nas. Bo to oznacza, że tego nie skontruje. A co najważniejsze, nie skontruje tego. Pora żegnać się z pasem Edge. Bo pora na Avalanche, a pora na Attitude Adjustment na stół komentatorski. I z tego już nie możesz wyjść. Z tego nie może wyjść, naprawdę. Nie może po prostu z tego wyjść.
Nie chcę się wierzyć, że on może wstać tutaj. Mamy 6. Osiem. I to musi być chyba koniec. Jak już teraz nie wstaje, mamy 9. I to oznacza, że mamy 10. Edge, wstajesz o sekundę za późno. Przykro mi, pas jest Ciny już, a więc mamy nowego mistrza North American, a jest nim John Cena, który wygrywa kolejny pas w swojej karierze po raz pierwszy. Może nie jest to pas NXT Championship, ale tak już mówiłem. U nas ten pas ma podobną wartość co pas NXT Championship, bo takie same wielkie postacie walczą o ten pas jak o pas NXT Championship, naprawdę. Same wielkie postacie. Przecież ten pas miał Roman Reigns, miał Bray Wyatt, Rollins miał ten pas, miał Edge ostatnio pas, ta Cena, więc to są same ogromne nazwiska. To są same ogromne nazwiska. Classic to też fajnie. Przykład to był face kontra face. Jakby to był face kontra heel, to myślę, że to miałoby 5 gwiazdek. Kolejny pojedynek. Ten pojedynek myślę, że nie będę grał o pas tag teamu. Powiem tak, jeśli Bloodline wygra, spoko. Jeśli z Jane Owens wygram, też spoko. Mam plan jakby dla obydwu scenariuszów. I Kevin i sami mają mistrzostwa, więc to oni wygrywają i rywalizacja też, co ważniejsze, jest skończona. To dobrze. Więc po prostu plan jest taki, że prawdopodobnie Rated RKO kontra Jane i KO na WrestleMania albo na następnym pay-per-view. Zobaczymy. Plus 5 popularności. Czemu nie zauważyłem? Nie wiem, czemu nie skupiłem się na tym, ile Cody miał. Będę musiał to sobie zobaczyć później, ale Sheamus ma 5. No i to jest pojedynek, który myślę, że bym zagrał. Tylko kim to jest zagrać? Undertaker czy Styles? Ciężko mi powiedzieć. No chyba z Undertaker. Jak już sprowadzam go właśnie na to pay-per-view, to taki ważny moment, to już żeby wygrał. Myślę, że żeby wygrał. Ale mamy go na 10 tygodni, więc to nie oznacza oczywiście, to oznacza właśnie, że będziemy go mieli nie tylko na to jedno show, więc będziemy tylko widzieli też nie raz, no ale i tak myślę, że jak wraca, to na powrót jego jakby na return, no to myślę, że lepiej, że wygra. Myślę, że to byłoby lepsze i mądrzejsze posunięcie w naszym wykonaniu. Dlatego spróbujemy Undertakerem wygrać. Pewnie Hell in a Cell, no to jest jedna z osób, która mi się pewno kojarzy. Jeśli myślę o Hell in a Cell meczach, no to jedna z osób, która mi się od razu kojarzy, to Undertaker, między innymi jego walka z Mankindem, gdzie Mankind ledwo, co można tak powiedzieć, przeżył po tym, co się tam wydarzyło, naprawdę, bo to, co się tam wydarzyło, to niesamowite, po prostu było naprawdę. To było brutalne, hardcore dość, ale niesamowite, co się naprawdę tam wydarzyło. No i zobaczymy, czy Undertaker doda kolejny ten niesamowity mecz Hell in a Cell do swojej kolekcji. Te Styles oczywiście miał przyjemność walczyć, pomimo że Styles nie był tak długo w WWE, no i tak naprawdę Styles przyszedł jakby w tym momencie, w którym praktycznie Undertaker powoli, no coraz bardziej odchodził jakby, ale na WrestleMania się spotkałeś. To nie była to czasem ostatnia walka w WrestleMania dla Takera? Ta podczas COVID-u z Stylesem, gdzie jeszcze to właśnie na jakiejś tam, nie wiem, na jakiejś by w stodole jakiejś tam bili, czy ogólnie na jakiejś farmie takiej? To mi się przynajmniej wydaje. Mamy tutaj powoli Undertakera wchodzącego, więc pora już teraz na jego rywala, pora na byłego mistrza NXT, czyli AJ Stylesa. AJ zawsze będzie pamiętany jako ten pierwszy mistrz NXT w historii. Stracił jednak ten pas z Johnny Gargano i od tego momentu nie odzyskał. Jeśli by potencjalnie wygrał z Deadmanem tutaj, nie na WrestleMania, ale na SummerSlam, no to i tak to byłby naprawdę duże osiągnięcie i mógłby potencjalnie być, można powiedzieć, jakiś tam kolejce pod to, żeby właśnie walczyć o pas w przyszłości, więc na pewno będzie chciał wygrać. Styles powoli będzie wchodził do ringu, więc mamy Undertakera, mamy Stylesa, pora teraz na to, żeby klatka poszła w dół i pora zaczynać ten pojedynek pomiędzy Undertakerem a tutaj Stylesem. No i możemy zaczynać. Pojedynek, który sam w sobie mógł być dużym main eventem. Undertaker nie trafia jednak tutaj. Pierwszy raz widzimy właśnie na NXT tutaj. No znaczy w sumie to jest na SummerSlam, ale w brandzie NXT, jako zawodnik NXT. Pierwszy raz widzimy też Undertaker, też jest szalone. Undertaker zawodnikiem NXT. I jeszcze taki jeden big boot, tutaj jedno mocne kopnięcie.
Odbić od Lynch, będzie knee drop. To będzie knee drop, który też niestety nie udało mi się skontrować. Ale przypięcie, coś optymistycznie. Styles chyba zbyt optymistycznie. Myślę, że to już może być koniec walki z Undertakerem. I Undertaker swoje klasyczne stanie, ale Styles jakby to i tak przechwycił, można powiedzieć, tutaj. Kontra i jeszcze kontra znowu. No i znowu się udało z tego knee dropa. I kilka jeszcze mocnych kopnień. No Styles wygląda lepiej niż się spodziewałem. Widać też tam rozcięcie Undertakera. Styles naprawdę wygląda dobrze. No jednak wiemy dobrze, że Styles jest bardziej jakby... No on cały czas walczy, Undertaker jakby raz na jakiś czas walczy, dlatego też nie jest może w takiej dobrej dyspozycji, jakiej by chciał być. Mam kolejne przypięcie. To już jest większa szansa na zwycięstwo, ale dalej to jeszcze nie to. To jeszcze nie wystarczy. Undertaker w końcu wstaje i Big Boot w końcu coś od Undertakera. Undertaker też wychodzi teraz z ringu. Czy uda się? A, nie udało się. Chcę go oczywiście wyrzucić, bo na Hell in a Cell Pay-Per-View nie widzieliśmy ani razu wyjścia poza klatkę, dlatego fajnie byłoby to zrobić tutaj, w tym pojedynku. Raz już to tutaj zniszczyliśmy. Widzę, że Styles wraca do ringu. Poszedł tutaj tylko, żeby tantować. Choć tutaj lepiej Styles, bo to się musi wydarzyć. To, że zostaniesz wyrzucony z klatki, to się wydarzy prędzej czy później. Nie to chciałem zrobić. A dobra, może jak tutaj wyjdziemy, to przyjdzie do mnie. Dobra, idzie do mnie tutaj, to bardzo dobrze. Teraz go nie wyrzucimy tam w klatkę, ale będzie teraz właśnie gotowy, żeby go tam rzucić. No i teraz idzie w klatkę, ale nie rozwala jeszcze. No to pójdziemy w tą stronę. I teraz mam nadzieję, że teraz go chyba już mamy, jeśli nie skontruje. Nie skontrował, teraz go mamy. I pora wychodzić z klatki. Undertaker ma sygnaturę. Pora się wspinać, Undertaker. Dobra, idziemy. Styles tam powoli, ale wstaje. I Styles oczywiście też czasu nie będzie tracił. Styles tutaj czeka, znaczy Undertaker, który tylko sobie może tutaj potauntować. Ale to jest Calf Crash, nawet nie wiedziałem, że miał sygnaturę. Aż to byłby okropny koniec Undertakera. Ale nie wiem, czy walka by się skończyła tutaj, aby na szczycie odklepał. Nie wiem właśnie. Ale mam nadzieję, że się nie dowiemy. A za to dowiemy się za chwilę jednej rzeczy. Co się stanie, jak zobaczymy za chwilę Chokeslama tutaj chyba. Bo chyba to zobaczymy. I Chokeslam będzie. Tylko czy wyceluje tutaj Undertaker? No nie wycelował najlepiej, ale finisher mamy za to. Trzeba chyba tutaj bardziej zrobić w tą stronę. Aj, kontra. Styles kontruje. Dwa finishery ma AJ. Pump handle. Nie udaje się jednak. To Styles tutaj przerzucony przez Undertakera. Leg drop w wykonaniu Takera. Oj, Undertaker. Jakbyś poleciał na dół, to nie skończyłoby się za dobrze. Tam też jest oczywiście stół też przy okazji, więc mógłby też wyglądać na stół. Tutaj mógłby rzucić właśnie na przykład AJ Stylesa. Mocne uderzenie. Styles wstaje. I to będzie Styles Clash. To będzie Styles Clash. Szczęście takie, że to jest na samym szczycie, więc nic mi nie zrobisz tutaj AJ. No, o tym dobrze też wie. Kilka jeszcze mocnych uderzeń. Nie ma kontry niestety. Teraz też. I jeszcze kolano tutaj na samym. Tutaj kolano właśnie w głowę Undertakera. Ponowna próba finishera będzie? Nie będzie. Będzie za to kontra. Tutaj kolejna kontra. I to jest Hurricane Rana. Udało się zrobić w ostatniej chwili kontrę. Ważna kontra Takera. Elbow drop. I teraz. A to Styles jednak łapie Takera. I pora na Chokeslama, jeśli nie będzie kontry.
Kontry nie ma i choke slam zrobiony. Ale teraz jeszcze kontra od Stylesa, walka na samym szczycie cały czas trwa. Ale ktoś, no ktoś za chwilę poleci w dół. I mam nadzieję, że to nie będzie Taker. Kolano od Stylesa. Taker ma dwa finishery w tym momencie. Knee drop, nie trafił. Nie trafił AJ'a tutaj. Każdy ruch może być ostatnim ruchem na tej klatce w tym momencie, jak ta klatka tutaj wygląda. O, przypięcia tutaj nie będziesz miał. Stylesz nie będziesz tutaj miał przypięcia. To pierwszy złapał. Stylesz złapany jest przez Undertakera i rzucony o ziemię. Ale jakoś nie mogę timing, nie mogę jakby zrobić takiego dobrego, odpowiedniego ruchu, żeby on właśnie tutaj, żeby on tutaj na tej klatce, żeby poszedł w dół po prostu. Tutaj mamy te dwa jakby bardziej zapadnięte, dlatego jak go złapiemy w odpowiednim momencie, to możemy to zrobić. Możemy go tutaj jakoś, nie wiem, na przykład jak tutaj staniemy, go złapiemy, mam nadzieję, ale on poszedł mi w nogę akurat. Fajnie to wymyślił sobie, mądrze sobie to wymyślił. I teraz DDT i poszliśmy razem w dół. Ale najgorsze jest, że on będzie mnie przypinał jak nic. Oczywiście, że mnie będzie przypinał. No ja nie mam szans tutaj i nie chciałem w taki sposób resiliency swojego użyć. On jeszcze ma finishera. Ale nie wierzę, że on to wygra. Jak on to wygra w taki sposób. No i oczywiście, że to wygra. To jest ohydne po prostu, jak ta walka się skończy, naprawdę. Ja bym chciał zwrotu biletów za taką, za taki finish tego pojedynku. To jest naprawdę, to jest rzecz, którą nienawidzę naprawdę w komputerach w tej grze. Naprawdę, to jest takie głupie naprawdę i bezsensowne. Że zrobił drugi raz przypięcie w tym samym momencie, zaraz od razu, nawet nie zrobił żadnego ruchu, tylko od razu przypięcie, resilience i przypięcie znowu, no okropne naprawdę zakończenie, okropne zakończenie tego pojedynku. Jak miałem przegrać, to przynajmniej wolałbym, żeby mnie podniósł, zrobił mi Styles Clash'a i wtedy mnie przypiął potem po Styles Clash'u. No nic, walka za nami ta. Kolejna walka, mamy tutaj fix match, więc wiemy dobrze, że Rhea Ripley wygra. Plus 2 popularności dla Bobiego. Oczywiście wiem dobrze, że Rhea to wygrywa, Rhea wygrywa. Walka great, to spoko. Plus 5, to dobrze, popularności dla McIntyre'a. No i pora ten main event zagrać i ja spróbuję, żeby Seth obronił. Myślę, że damy radę. No ale zobaczymy, zobaczymy jednak. Najwyżej zrobimy jakiś rewanż i wtedy może wygra. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy, zobaczymy co się wydarzy. Mamy pierwszy tutaj Rey Mysterio, który wchodzi jako pierwszy. No Rey myślę, że stylowo jest faworytem. Myślę, że stylowo jest faworytem. Wiemy dobrze, jak on dobrze potrafi latać, jak on potrafi skakać z drabin po drabinach, więc jest myślę, że... Myślę, że jest tutaj przez ten high flying swój, przez ten swój styl high flyera, myślę, że jest faworytem. Ale jeśli mówimy o przebiegłości i o wykorzystywaniu każdej okazji, no to myślę, że tutaj faworytem jest Randy Orton, myślę, tak bym powiedział szczerze. Dlatego zobaczymy, czy Randy właśnie tutaj wykorzysta swoją przebiegłość, na przykład, nie wiem, zobaczy, dwóch będzie się biło, Ray i Seth, i w odpowiednim momencie wyjdzie po tej drabinie i zgarnie ten pas, taka rzecz jest na pewno też możliwa. Randy jest byłym mistrzem North America, nigdy nie wygrał mistrzostwa NXT, dlatego jest to jego okazja na to, żeby być pierwszy raz, znaczy w sumie tutaj mieć ten pas, żeby pierwszy raz mieć ten pas przy sobie, ale zobaczymy, czy da radę to zrobić. No i teraz oczywiście mamy tutaj Sefa Rollinsa, naszego obecnego mistrza, który myślę, że jest faworytem, jakbyśmy patrzyli tak względem, kto jest obecnie najlepszy z tej trójki, to zdecydowanie Seth jest faworytem, więc każdy ma jakby, jest faworytem w swoim sposobie, można tak powiedzieć, ale ktoś musi wygrać i kto wygra, czy można tak powiedzieć High Flying Rhea, czy forma Sefa, a może
przebiegłość, doświadczenie, zwinność Randy'ego. No zobaczymy, zobaczymy. Może zwinność nie, a bardziej taka, nie wiem, przebiegłość może, nie wiem jakby to nazwać. Po prostu wybranie dobrego momentu i dobrej okazji, zobaczenie takiej dobrej okazji na to, żeby pójść po ten tytuł i zgarnąć ten tytuł. Tytuł zawieszony już jest na samej górze, walka o pas NXT Championship. Możemy zacząć main event gali SummerSlam. Ray, Randy i Seth, zaczynamy. Randy i Ray ruszają na siebie, to dobrze, to bardzo dobrze. Seth w sumie tutaj może pójść po prostu, może pójść po drabinę, albo możemy zrobić coś innego. To nie akurat. Możemy właśnie zrobić to, czyli wziąć tutaj w tym momencie drabinę, bo czemu nie? Ta drabina może się tutaj przydać. Seth już jest sam w ringu. Możemy wykorzystać taki moment, żeby tam pójść do nich, ale musimy sobie właśnie wykorzystać taki moment. Na przykład taki jak ten Somersault Senton trafiamy na Randy'ego Ortona. I w sumie czemu by nie zrobić po raz kolejny Somersault Senton ponownie na Randy'im. Teraz za to Sling Blade na Rey Mysterio. Odbicie od Lin. Knee drop. Uwaga teraz na Randy'ego, jednak on nie atakuje mnie, tak się spodziewałem. To będzie tutaj Fisherman Suplex od Sepha Rollinsa. Ray tutaj od razu wstaje. Jeszcze leg drop się nie udaje tutaj dla Sepha. Możemy ten drabin tutaj odstawić sobie w sumie, albo może na razie nie. To będzie uderzenie, po prostu mocne uderzenie w tył głowy Raya, ale ja miałem taki jeden plan. Dlatego nie wiem, czy on się uda. Może się udać, tylko że mi nie przeszkodził Randy, ale... A, i tak nie kontroluje Ray, no dobra. Teraz jednak właśnie trzeba tam pójść do Randy'ego, bo Randy... Ray, ty właśnie lepiej... Lepiej się skupmy na tym właśnie, że musimy zwalić jednego i drugiego. I jeszcze powerbomb tutaj. Ray, ty możesz pójść tu. Seth może pójść tu. I możemy zobaczyć Sentona. Aj, Randy, naprawdę, musisz popsuć wszystko, naprawdę. Czemu się wmieszałeś to? Co ci przeszkadzało? Jesteś kumplem Raya teraz nagle, czy o co chodzi? Hurricane Rana w wykonaniu Raya. Double foot Senton. Nidro pod Randy'ego. Nie trafia. Ray jednak wychodzi spod tego nidropa. Teraz może się uda. Tylko tak, trzeba na pewno właśnie zrobić to, żeby Randy nie przeszkodził, ale on tak może przeszkodzić i to zrobi. Seth, szybko streszczaj się. Bo cię właśnie... Dobra, udało się jakoś, Senton nie trafiamy, ale ten Randy naprawdę denerwuje. Czemu on tak nie chciał pozwolić na to, nie mam pojęcia. No nie może, teraz sobie tak nie rozstawisz tego, tej drabiny. Nie ma tak łatwo. Czy uda mi się zrobić to, co teraz też pomyślałem? Chyba to się uda. I to się chyba uda, Randy Orton. Ląduje prosto na stół. Teraz walka z Rayem. Kontra. I pora na finisher. Superplex z samej góry. Nie, to jest neckbreaker. I neckbreaker zrobiłem z samej góry. Nie wiem, gdzie ty już chciałeś tam iść, Randy. Neckbreaker potencjalnie zrobiony. On wstaje teraz. Akurat perfekcyjnie pod to, żeby dostać pedigree. Chyba, że skontroluje. Nie kontroluje. Mamy pedigree zrobione, ale Seth jest też na ziemi. Somersault Senton miał być na Setha, na Raya, znaczy, a Grammy zrobiła leg dropa na Randy'ego. Randy, ty tam tylko właśnie lepiej pilnuj. No, idźcie Randy, naprawdę odejdź ode mnie. Jeszcze oczywiście jakiś długi ruch robi. Wyrzuć tego Raya. Wyrzuć lepiej tego Raya, naprawdę. Nie wiem, czy ty nie umiesz go rzucić tak? Tak by było lepiej znacznie. Pięknie.
To jest odpowiedni moment. Oni obydwoje leżą, tylko jednak teraz wstaje Randy. A więc dlatego... No dobra, możemy wyjść sobie w sumie. Ale jednak nie, mi się to nie opłaca, myślę. Może zrób... A dobra, Ray mi nie pozwolił, chciałem wyjść na samą górę. Myślę, że to jest właśnie moment lepiej, żeby... Szkoda, że właśnie Ray, nie Ray, a Seth nie ma jakiegoś takiego finishera, jakby standing. To byłoby perfekcyjne. Czemu na mnie, Randy? Naprawdę mnie denerwujesz, Randy, w tym pojedynku. Czemu się na mnie rzucasz właśnie w takich momentach? Pomogę ci, Ray. Choć nie najlepiej to zrobiłem, ale... A jednak praktycznie perfekcyjnie się udało. Pięknie. Jumping neck breaker. Weź tą drabinę szybko, Seth, właśnie. Oj, ja nie rozumiem, naprawdę. Ja chciałem go wyrzucić jakby z ringu, a Seth mi go... Ta gra też mnie naprawdę nieraz denerwuje. Nie robi jakby tego, co ja chcę. Jeszcze dalej kontruje oczywiście Randy nagle. W tym akurat perfekcyjnym momencie, żeby zrobić mu curb stompa i żeby wygrać ten pojedynek. On teraz myśli, że wygra. No nie ma tak łatwo Randy, na pewno. Ray, musiałeś. Ja chciałem zrobić taką taktykę. Chciałem jakby wyjść z tego ringu i dać im powalczyć. Wy właśnie zróbcie robotę całą, a ja tutaj będę z tyłu może. Oczywiście zostawił Ray Randy'ego tutaj samego w ringu. Znaczy ta drabina nie była najlepiej rozłożona, bym powiedział. Ray zajmie się Randy'm. No dobra, może też tak być, czemu nie? Piękne kolano. Kontra Dreya. Nie wiem, jaki właśnie taki... Musi znaleźć jakby taki perfekcyjny timing tego. Kontra Randy'ego. Muszę znaleźć... To jest właśnie najgorsze. Bo miał standing finisher, to byłoby takie łatwe. Dobra, możemy pójść na kompromis, Ray. Dam ci jedno zrobić. Dobra, to wystarczy ci. Mogliśmy właśnie pójść na taki kompromis, żeby mi było łatwiej. Kolano od Sefa. I kerb stomp na drabinie. Czemu nie? Jak już mamy użyć tego finisha, to użyjmy go w taki sposób. Kerb stomp zrobiony prawie na drabinie. Aha, co to było? Aha, Seth zrobił dwa kerb stompy. Dobra, czemu nie? Fajnie byłaby ten Randy się usunął z ringu, nie ukrywam. Byłoby dobrze. No i to jest właśnie taki moment na dwa razy. Wolę wyjść sobie na samą górę szczerze i zaatakować kogoś tutaj, kogokolwiek. I może to być na przykład Seth Roll, i nie może, może znaczy to być na przykład Ray. A ty Randy... No nie wiem, nie wiem. Chyba ci nie pozwolę, przykro mi Randy, ale ci chyba nie pozwolę. Nie pozwolę ci właśnie. Kolano od Ray'a. My też trafiamy. Przydałby się teraz. Aha, właśnie też te schodki, aby co mnie potrzebne tutaj kompletnie. Zgarnijmy tą drabinę. Ale ty możesz sobie pójść. Oczywiście mnie skontrował. Randy próbuje RKO, ale mu się nie udaje. Lepiej, żebyś tam się Randy zajął Rayem. A ja właśnie w tym momencie... No. Aha, oczywiście teraz sobie pomyślał, że wyrzuci nas obydwu. Czemu prawie współpracował z nami perfekcyjnie. Prawie z nami perfekcyjnie współpracował. Szybko, 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 Seth. To jest moment, to jest ten moment, to jest ten moment.
Udało się. Nie chciałem, chciałem, nie ukryłem, że zawsze chciałem po prostu wygrać, dlatego wolałem postawić wynik nad wyglądem tej walki, bo jednak to był ciężki pojedynek do wygrania, a chciałem wygrać, bo by mi to pomieszało dość mocno plany, bo jednak planuję Sefa mieć jako mistrza na WrestleManii. Dlatego dobrze, dobrze, że się udało. Seth Rollins wygrywa ten main event. Main event, który był dość nerwowy, bo takie main eventy są dla mnie dość nerwowe, bo wiem dobrze, że mogę kompletnie sobie posypać tutaj dość dużo. Rey doznał kontuzji. Szkoda, zobaczymy na ile. Zobaczymy. Zapisałem za 4 tygodnie, oby nie na 5. 4, tak jak myślałem. Mam tam injury rehab, ale nie wiem, czego użyjemy, bo jednak to musi być takie na czarną godzinę, można tak powiedzieć, injury rehab. Widzę, że tutaj i Raw, i SmackDown, i NXT 2.0 nikt nie robi ciekawych pojedynków. 130 nowych fanów, 130 tysięcy nowych fanów, 43 tysiące sety profitu minus, to niedobrze. Czyli ta Survivor Series, na przykład właśnie Survivor Series nie będziemy mieli jakby pojedynków brandowych naprzeciwko jakby brandy, żeby były siebie. Kontrakt się Bobiemu kończy. Ile ty byś chciał? To jest pytanie. 77 tysięcy. Właśnie, zróbmy to właśnie, zróbmy to może. Gunter. Stresowałeś się, no przykro mi. Tyle to na pewno ci... A nie, mamy tutaj, dobra, aha, to dobra. Przedłużymy. Solos, tam bym chciał przedłużyć, ja mam nadzieję, że nie będziesz miał wygórowanych, będziesz miał, więc przykro mi, na razie solo nie pójdzie. Nawet i tak nie miałem dla niego za dużych planów, więc może akurat z Becky muszę przedłużyć, bo akurat z Becky mam plan. Ajajaj, sobie jeszcze 3000. Mam z nią plan na WrestleManie, więc dobra, jednak tak, nie przedłużę dla dobra naszego budżetu, ale mam nadzieję, że się pojawi prędzej czy później. No Kofi ty może akurat dodać, bo tak sądzę, nie przedłużył, to taka jest prawda. All promos cost gain 5000, gain all of your superstar gain 15 stamina. To jest dobra rzecz. To jest dobra rzecz, bo promos nie muszą jakby te promo być tańsze, więc to wybieramy. A gain, ja przeczytałem popularity, nie stamina, ale stamina też nie jest najgorsza, bo wielu z naszych zawodników ma problemy ze staminą przez to, że dużo walczą, więc nie jest najgorsza rzecz, ale jednak nie ukrywam, że nie wiem, czy bym to wybrał od nowa, choć w sumie z drugiej strony, no nie wiem, może nawet i tak to była dobra opcja. Mamy Lesnara jako free agenta, więc Lesnar może być opcją, Lesnar może być opcją, zobaczymy. To wszystko, zobaczymy w następnym odcinku, teraz będziemy już kończyć. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!